ortezy. Na początku wyjaśnijmy sobie, że w mowie potocznej nazwy orteza i stabilizator używa się zamiennie, czyli oznacza to to samo. Na pytanie, czy orteza może zaszkodzić, odpowiedź brzmi tak. Zacznijmy od początku. Celem noszenia ortezy jest odciążenie i ustabilizowanie danego odcinka ciała. Dzieje się tak przede wszystkim, gdy ona dokładnie i szczelnie przylega do powierzchni ciała pacjenta. Co jeszcze? Obecnie niektóre rodzaje ortez poprzez specjalnie wbudowane siłowniki zmieniają sposób obciążania bocznej lub przyśrodkowej części kolana. Profile ortez mogą również zmieniać ustawienie kończyny dolnej na bardziej koślawe, szpotawe lub wpływać na ograniczenie ruchu w wybranych czynnościach. Jeśli zatem sami sobie wybierzemy i założymy ortezę bez konsultacji z fizjoterapeutą lub ortotykiem, możemy spowodować po pierwsze niewłaściwe ustawienie obciążeń i przeciążenie drugiej części stawu, po drugie złe ustawienie kątów ruchu w stawie i popsucie założeń operacyjnych, po trzecie w przypadku uszkodzenia więzadeł pobocznych niewłaściwe ustawienie ortezy uniemożliwi ich samoistne zagojenie się, po czwarte poprzez źle założone i zaciśnięte paski można upośledzić krążenie i doprowadzić do zagrożenia zdrowia, zwłaszcza w przypadku występowania żylaków i zakrzepicy. Po piąte, poprzez złe dopasowanie ramy i profilu ortezy pojawia się brak ochrony stawu przed niestabilnością oraz zaburzenie pracy wybranych mięśni, np. mięśnie łydki, które są po prostu zgniatane. Kolejna rzecz. Po szyciu łękotki lub wstawieniu jej implantu tylko dobrze dobrana orteza jest w stanie odpowiednio odciążyć daną część stawu, aby dać odpowiednie warunki do jej zagojenia. Jak widzisz, prawidłowe dopasowanie ortezy to nie jest tak bardzo oczywista rzecz. Niemniej jednak noszenie jej może przynieść bardzo wiele korzyści. Dlatego też skorzystaj z pomocy fizjoterapeuty i ciesz się zdrowiem.